Wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek rozmów z prowadził je dotąd dyrektor Strzeleńskiego Ośrodka Kultury Dariusz Stępień. Dzisiaj to on będzie gościem tego spotkania, i z nim z kolei ja przeprowadzę rozmowę. Zacznę może od tego, że dyrektor Dariusz Stępień, którego nie będę nazywać w czasie rozmowy dyrektorem, bo nie o tym, nie o placówce będziemy rozmawiać. To jest człowiek, który posiada wiele pasji. Strzelin i okolice znają te pasje. Chcielibyśmy o tym właśnie porozmawiać. Miłość do podróży. Ja nazwałam te początkowe podróże. Darka, podróżami ostrożnymi to była Europa bliska, jeszcze. Ponad 10 lat temu, więc Czechy, więc Słowacja, Austria, Włochy wielokrotnie. I potem nagle skok do Azji, zupełnie egzotyczne miejsce, i w międzyczasie ukończenie, jak się okazuje, wymarzonych studiów, podjęcie <gry> drugich studiów, czyli geografia to wszystko musiało się jakoś wiązać y, z tymi pasjami do podróżowania, do wypraw. Mm, ale chciałabym zadać pytanie o tę pierwszą wyprawę y, do Azji Południowej, do Sri Lanki, ponieważ ona była pierwsza również z tego powodu, że to była wyprawa samolotem. Tak, witam bardzo serdecznie. E, tak, rzeczywiście to był 2011 rok i, i można powiedzieć, że takie mm, egzotyczne podróżowanie od tego roku się zaczęło. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby zwiedzić Sri Lankę. E, kiedyś kiedyś oglądałem sobie takie programy, y, które prowadził Tony Halik i Elżbieta dzikowska, pieprz i wanilia to się nazywało. I tam było kilka odcinków właśnie o civilance. Mnie się te odcinki bardzo spodobały. Mówili ci znani podróżnicy o świątyni zęba w Kendy, mówili o słoniach cejlońskich, mówili o herbacie i tak dalej tak dalej. Mało tego, ja po którymś odcinku napisałem list do Telewizji Polskiej. Zaadresowałem właśnie Tony Halik Elżbieta Dzikowska, Warszawa ulica Woronicza i w tym liście poprosiłem o to, żeby mi przysłali liść herbaty. Nie doczekałem się odpowiedzi. Po wielu, wielu latach liść herbaty, przywiozłem sobie sam. No bo właśnie na Cilance byłem. I tak to się właśnie zaczęło. I to rzeczywiście to była taka pierwsza moja egzotyczna podróż, pierwsza w ogóle w życiu podróż samolotem. Tak, to prawda. Może więcej szczegółów na temat właśnie samolotu. samolotu. No właśnie to jest dosyć śmieszna historia. Bo tak jak powiedziałem wcześniej nigdy nie latałem samolotem. Przyjechałem do Warszawy dzień wcześniej i nocowałem w hotelu bardzo blisko okęcia. Wieczorem przy otwartym oknie obserwowałem startujące samoloty i myślałem sobie jak to będzie jutro, kiedy ja w tym samolocie będę i pierwszy lot Warszawa-Londyn. I tak sobie myślałem, ciekawe jak to będzie. Ciekawe jak to będzie, czy coś się będzie działo, czy też nie. Jakieś tam szczątkowe informacje od ludzi, którzy wcześniej latali samolotami, miałem, no ale no, na własnej skórze się o tym miałem przekonać dopiero za ileś tam godzin. No i cóż, samolot wystartował i taki pech, bo lecieliśmy w dosyć silnych turbulencjach. Czyli mój pierwszy lot do Londynu, lot niedługi, był trwający około dwóch godzin. Ale rzeczywiście troszeczkę telepało. Ja się bardzo tego bałem. Byłem wręcz no, w panice. Obserwowałem ludzi, którzy siedzieli, normalnie się zachowywali, więc to był jedyny taki element, który mnie trochę uspokajał, że nie wiem, spierdesy nie biegają, że tam nie krzyczy nikt i tak dalej. Kiedy wylądowaliśmy w Londynie, to jeszcze na dodatek przy pełnej mgle, pomyślałem sobie, no dobrze, jak tak telepało na takiej krótkiej trasie, no to przede mną jeszcze lot ponad 10 godzin. Miałem zrezygnować, ale jakoś się, że tak powiem, przełamałem. Czy tam y, właśnie były może jakieś osoby, które w sposób szczególny przekonywały A, tak. y, y, pasażerów przerażonych? Co spowodowało, że jednak zdecydowałeś lecieć, mimo tego strachu? No tak, tutaj, kto? tak to tutaj lecąc na Siwilankę, tym następnym samolotem, no to już jakoś sam wewnętrznie siebie przekonałem, że jednak muszę lecieć, bo jeżeli nie polecę, no to wszystko, co tam mam zaplanowane przepadło i takie moje marzenie odnośnie obejrzenia tej przecudnej wyspy, no legną w gruzach, tak? Ale doleciałem na Siwilankę, wszystko ładnie, pięknie, minęło 16 dni i trzeba wracać z powrotem. I znowu się te moje, że tak powiem, Zaczęły straszne, te, te moje strachy gdzieś tam we, we wnętrzu obudziły. Ale no, była, taka, była taka osoba, która mnie przekonała do tego, żeby się jednak przełamać. Dostałem propozycję podania takiego bardzo silnego leku, który mógłby spowodować to, że. Nie alkoholu. Nie alkoholu, leku, który mógłby spowodować to, że ja większość, część tej prześpię. podróży prześpię. Ale ta osoba mi powiedziała tak: no dobrze. Y, możesz dostać taki lek, ale wtedy będziesz leciał jak taki przysłowiowy cienias. O, to słowo chciałam, żeby padło. <laughs> albo, albo weź sobie to wszystko w głowie poukładaj, bo to tak naprawdę to y, tylko w głowie się to rodzi, ten strach. I jednak się przełam. I, a i się przełamałem. No i się przełamałem. I powiem szczerze, że... Y, warto było. W, warto było. Przylecieliśmy do Frankfurtu, później jeszcze taki krótki lot, Frankfurt, Warszawa. I to był pierwszy lot, kiedy siedziałem przy oknie. Tego też się bałem, ale tak sobie myślę, no muszę się przełamać. I to było bardzo dobre przełamanie i świetnie, że tak się stało, ponieważ to była dopiero pierwsza podróż. Dopiero pierwsza z te, tak. które potem nastąpiły i to już nie była Europa, to już nie były kraje tutaj blisko, tylko y, jeździłeś coraz dalej w coraz piękniejsze i ciekawsze I miejsca. Tak to się zaczęło, I tu mam, tak. tu mam takie <laughs> pytanie. Postaram się je... Żeby było krótkie. Mm -hmm. Podróżnictwo, podróże, pęd do poznawania świata, wręcz swojego rodzaju uzależnienie, no tak. to tak jak z alpinizmem. Nie można z powrotem, nie można już zrezygnować ze wspinania się, skoro się raz, dwa wow, tak. osiągnęło jakąś wysokość. Bo wiemy tutaj, żyjemy z pracownikami, żyjemy tymi podróżami wszyscy, czekamy na powrót. Wiemy, że ledwo przyjeżdżasz z wyprawy, właściwie nawet już w czasie którejś podróży, masz jakieś tam już wizję podróży następnej. To jest coś, czego człowiek z siebie już nie jest w stanie wyrzucić. Chodzi mi o tę filozofię podróży. Tak. No tak sobie pomyślałem, że, że dopóki będę mógł, to, no to będę będę podróżował, chcę poznawać ten świat. Jest to Świat patia. Czyli co? No właśnie. Teraz m, taka, m, taka może krótka filozofia tego podróżowania, tak? Mojego oczywiście, bo każdy pewnie ma jakieś inne, inne cele w tym podróżowaniu. Po pierwsze taka ciekawość świata. Po drugie chęć zrozumienia tego świata. Bo to jest tak, że jak się człowiek, jak człowiek wyjeżdża w różne strony świata, jak odwiedza różne kraje, to poznaje różne kultury, różnych ludzi, którzy są inaczej ubrani niż my Europejczycy, którzy wyznają inną filozofię życia. No wszystko jest inaczej. Dokładnie. I którzy mają inną dietę, którzy wyznają inną religię. I teraz tak, jak się tych ludzi poznaje, to się diametralnie zmienia taki pogląd na nich, prawda? Jak się nie zna czegoś, jak coś jest nieznane, to czasami bywa też tak, że się człowiek tego kogoś boi albo jakiejś sytuacji się Jakaś boi. Jakaś obcość jest. Dokładnie. Prawda? Natomiast bardzo często mnie pytają tam różni znajomi, no właśnie, to są takie odległe regiony świata, to na przykład kraje arabskie, gdzie oczywiście religią jest islam, tak? To kraje azjatyckie, gdzie religią przewodnią jest buddyzm, tak jak na przykład było to w przypadku Sivilanki. No i bardzo często ludzie pytają, jak to jest, czy, czy wyznawcy tych innych religii w jakiś taki, nie wiem, sposób się odnoszą do nas. Niechętnie, absolutnie nie. Ja powiem szczerze, że ja nigdy nie miałem jakichś problemów z ludźmi. Zawsze chętnie, jeżeli była taka możliwość, Służyli mi pomocą czy, czy opowiadali o, o czymś. Pamiętam taką sytuację z Sri kiedy całkiem sam w jednym z miasteczek lankijskich wszedłem do świątyni hinduskiej podczas obrzędu. I powiem szczerze, że na początku tak się troszeczkę zawahałem, bo ja nie chcę łamać tej takiej przestrzeni sakrum, jak to się mówi, ale jak już tam wszedłem i zobaczyłem ten obrzęd, no to tak się, nie wiedziałem, czy, tak, byłem w takiej konsternacji, wycofać się czy nie. Nie wycofałem się. I jak dziś pamiętam, takie ciepłe spojrzenie tego... Y, tego tego kapłana, który Akceptacja. tam. Dokładnie tak. i On kiwnął głową, i po, po, żebym ja został. Żeby po prostu, ja oczywiście dyskretnie, nie, nie wchodząc tam z aparatem fotograficznym, nie, nie stykając jakoś halnie zdjęć, y, dyskretnie przyjrzałem się temu, prawda? I to jest właśnie takie fajne w tym wszystkim, bo, bo tak jak mówię, no, ja uważam, że warto ten świat poznawać, on jest piękny, ludzie są fantastyczni, ludzie mnie bardzo interesują. I teraz tak, to co załatwia wszystko, to jest życzliwość i uśmiech często mi ludzie pytają czy ja znam jakieś języki najlepsza itd. przepustka nie, nie. ja powiem tak nie, nie, moim zdaniem nie trzeba znać y, wszystkich języków świata żeby podróżować po świecie oczywiście i komunikować jest je znać, się w jakimś sensie ale w sytuacjach różnych y, uśmiech spokój y, załatwia wszystko mam takie pytanie teraz bo efektem wszystkich podróży, które do tej pory odbyłeś, były niezwykłe wystawy fotograficzne, bo ja wiem już, bo rozmawialiśmy wcześniej, że każda twoja wyprawa to jest jest starannie przygotowana. Wiesz gdzie jedziesz, trochę wiesz, co cię może spotkać, nie wiesz tylko właściwie wiele o ludziach, jakieś Wydarzenia z tego państwa też cię w pewnym sensie ciągnął. Ja pewną grupę tych wypraw nazwałam na swój użytek, ale chciałabym, żebyś to rozwinął. Mhm. Wśród tych pięknych wyjazdów w różne cudowne miejsca, mam je wymienione, ale o tym potem. Było kilka wypraw, które ja nazywam dotkniętymi i wi wiadomo było co chcesz zobaczyć i co zobaczysz i co będziesz przeżywał mówię o rwandzie czyli ludobójstwo no tak. mhm. mówię o japonii i o mocno niebezpiecznej przynajmniej w moim rozumieniu podróży do autonomii palestyńskiej mhm. to dotknięcie w jakimś sensie widać było na wystawach tu prezentowanych no, wstrząsająca wystawa y zdjęcie z Rwandy z jednocześnie absolutnie radosnymi stamtąd zdjęciami dzieci, mm -hmm. młodych matek, które wyglądały jak dzieci i taka życzliwość w oczach pomimo tego balastu, jakie każdy człowiek po ludobójstwie w sobie ma, chociaż nie zdaje sobie z tego sprawy. Tak, Rwanda to taka specyficzna podróż rzeczywiście. Kto choć trochę śledzi najnowszą historię świata, to oczywiście wie o tym ludobójstwie, o, 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 tych, o tych strasznych dniach, które, które tam miały miejsce. Rzeczywiście robi wielkie wrażenie w Kigali, w stolicy Rwandy jest takie, można powiedzieć, muzeum, a jednocześnie takie miejsce pamięci poświęcone właśnie tym wydarzeniom. Ono jest stworzone po to, żeby ludzie, którzy je odwiedzają, a odwiedzają je tam rzeczywiście, odwiedzają to miejsce ludzie z całego świata. aby ci ludzie, którzy mają okazję zobaczyć to Kigali Memorial Center, żeby roznieśli po całym świecie to, co tam widzieli i oby to doprowadziło do tego, żeby ta historia się już nigdy w życiu, nigdzie indziej na świecie, jak i samej w samej Rwandzie nie powtórzyła. I powiem szczerze, że o Rwandzie mógłbym dużo opowiadać rzeczywiście. To są takie kontrasty rwandyjskie. Z jednej strony nowo, nowoczesne lotnisko w Kigali, nowoczesna dzielnica w Kigali z nowoczesnymi hotelami, z galerią handlową, a z drugiej strony bardzo biedna prowincja ludzi, którzy żyją z dnia na dzień, którzy jedzą tylko raz dziennie odrobinę gotowanej fasoli polaną oliwą i ewentualnie. Okraszoną jakąś skórką z jakiegoś zwierzęcia, i to jest taki posiłek podawany najczęściej na takiej plastikowej pokrywie od wiaderka. To jest posiłek dla całej rodziny na, na cały dzień. Bieda rzeczywiście niesamowita. Ludzie chodzący boso albo w takich japońskich klapkach zielonego koloru. Mhm. A z drugiej strony, właśnie ta, ta ich radość. Ja tak się zastanawiałem, często chodząc po tej stronie. Czego prewencji. się tak cieszą? Nie? No właśnie, czego się cieszą? No właśnie, cieszą się z tego, że są razem, że żyją w rodzinie. Że, że są zdrowi, chyba. Że, że, że tak, że, że są zdrowi. I tak naprawdę, tak jak na przykład ja, ja, ja tak sobie myślałem, że dużo ludzi w tym naszym kręgu kulturowym w, w Europie czasem prezentuje taką pogoń za Jakimiś rzeczami materialnymi, że trzeba mieć nowy samochód, nowy telefon, nowy telewizor, i tak dalej. Oni tam nie mają takich problemów. Więzi rodzinne tak, to jest się. Bardzo ważne. Na przykład często też opowiadam o tych swoich podróżach gdzieś w szkołach i kiedyś zadałem takie pytanie, nie pamiętam w której szkole podstawowej, dzieciakom, jak wam się wydaje, o czym marzy wandyjskie dziecko. No, i tam się dzieci zaczęły zgłaszać, oczywiście. Mówiły o nowym laptopie, o nowym że o nowej komórce. A ja im później odpowiedziałem, wysłuchawszy tych ich odpowiedzi, że niestety nie, nie zgadły. Rewandyjskie dziecko marzy o szklance czystej wody, ewentualnie o ołówku i zeszycie. I taka cisza się wtedy zrobiła, także inne, inne marzenia, prawda? Tak rzeczywiście, Rewanda i tak jeszcze nawiązując do tego ludobójstwa, dzisiaj. W Rwandzie nie ma takiego podziału Tutsi-Hutu, dzisiaj mówi się o wszystkich jako o Rwandyjczykach. i mam taką nadzieję, zresztą pytałem też o to polskich misjonarzy, u których byłem, misjonarzy Pallotynów. czy istnieje jakiś cień prawdopodobieństwa, że kiedyś ta historia może się powtórzyć? No, miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie. Tam dzisiaj jest spokojnie. E, rzeczywiście. Może nowe pokolenia, ale, prawda jakoś? Bardzo dużo ludzi tam żyje jeszcze w takiej traumie. Mm -hmm. e, ja tam poznałem taką dziewczynę, która studiuje w Kigali turystykę i ona chce w przyszłości oprowadzać turystów z różnych regionów świata po Rwandzie. Bo tak naprawdę Rwanda jest przepięknym krajem, które ma, która ma wiele do zaoferowania. To jest piękna przyroda, piękna kultura, dużo fajnych, ciekawych miejsc do odwiedzania. Ale co mi powiedziała? Ona powiedziała, że tak naprawdę, kiedy było to ludobójstwo, to ona była niemowlakiem, więc ona tego nie pamięta, ale ze strony jej ojca zginęli wszyscy, włącznie z tym ojcem. Ojciec i cała jego rodzina, wszyscy, nikt tam nie przeżył. I to są takie traumy, z których ci ludzie się leczą do dzisiaj. I te takie bardziej fizycznie po nich tego nie widać, ale, ale psychicznie bardzo dużo ludzi tam do dzisiaj jest zdruzgotanych, pomimo tego, że od ludobójstwa w Wandzie minęło wiele lat. Tak, tak można powiedzieć, prawda? Proszę mi powiedzieć tak, jakby dla odbicia: Japonia to zupełnie kosmos, tak. prawda, tak, tak. jeżeli chodzi o, tak. o porównanie, a jednak yy, traumy. A, Hiroshima Nie, Nagasaki, też tak. miałem okazję zobaczyć, tak? Przy tym całym rozwoju techniki, przy tym bogactwie, przy tak, tak. nagle jest Hiroshima Nagasaki mm. i pielęgnowana pamięć o tym. Tak. Ja pamiętam takie zdjęcie, chyba gdzie, z wystawy, prawda? Tak. Proszę o tym zdjęciu opowiedzieć. Tam było takie zdjęcie, że a czy motylki dziewczę? Tak, ta Były dole. Proszę. Tak, Sadako Sasaki. Tak. tak, to się nazywa. Ta dziewczynka się nazywała Sadako Sasaki. Rzeczywiście. Japonia to, tak jak, tak jak powiedzieliśmy, inny świat. Gdyby to chciał porównać do Rwandy, no to oczywiście no, dwa różne Nawet światy. Ja się nie porównuję. Nowoczesność z jednej strony, oczywiście na każdym kroku ta nowoczesność wychodzi. Miałem też takie fajne zdjęcie, udało mi się zrobić na stacji kolejowej. Nazwałem je sobie Nowoczesność w połączeniu z tradycją, która tam pięknie się komponuje. Starsza kobieta ubrana w narodowe kimono, w narodowy strój japoński wsiadająca do Shinkansena. No, tak, takiego pociągu pocisku, który oczywiście jest znany na całym świecie i którym no, każdy człowiek, który przyjeżdża do Japonii w celach, po, chce, turystycznych, się przejechać. chce się przejechać. Oczywiście też miałem taką okazję. Ale nawiązując do Hiroszimy i Nagasaki, oczywiście dzisiaj są to nowoczesne miasta, aczkolwiek w, w Hiroshimie znajduje się taki, można powiedzieć, park pamięci tego. I co się muzeum na było. otwartym powietrzu. Dokładnie no. tak. I tak, żeby nie, bo to się nie dało wszystkim opowiedzieć, to nawiążę tylko do tego pomnika Sadako Sasaki. Rzeczywiście dwunastoletnia dziewczynka, która przeżyła wybuch bomby atomowej w Hiroshimie, ale zapadła na schorzenia tzw. popromienne. I oczywiście, no cóż, dużo mówić, zapadł na to dziecko wyrok, wyrok śmierci, który przekazali lekarze jej rodzicom. I Już jako dwunastolatka ona sobie zdawała sprawę z tego, że coś jest nie tak z nią, że chyba to życie jej wisi na włosku. I ona wtedy przypomniała sobie o takiej bardzo starej japońskiej legendzie, mówiącej o tym, żeby wykonać żurawie z origami. Właśnie, żurawie. Jeżeli się zrobi tysiąc takich żurawi, to śmierć odpuści i jest po temacie. I to dziecko, które każdego dnia stawało się coraz słabsze, robiło te żurawie. No niestety zrobiła te tysiąc, choroba nie ustąpiła, więc postanowiła zrobić następny tysiąc i tak sobie pomyślało dziecko, że wtedy na pewno już śmierć jej odpuści, no bo, no bo tak mówi stara legendę. tradycja, stara legenda japońska. Zrobiła ponoć tam połowę tego tysiąca i niestety umarła, ale to co się wydarzyło wtedy, to co ona robiła, tak mocno wstrząsnęło i Japończykami, a później i młodymi ludźmi na całym świecie, że proszę sobie wyobrazić, że do dzisiaj, Robi do dzisiaj, się dzisiaj ludzie z całego świata, uczniowie z całego świata prze, przesyłają do Co Hiroshima. Mówię, mam ciarki. A, no bo to jest, powiem szczerze, jest to historia, którą usłyszałem no, w Hiroshimie. I ja tam przy tym pomniku się zatrzymałem i, i, i tak się zadumałem i łezka mi z oku no. pociekła. I powiem szczerze, że jak o tym opowiadam, to też. Musimy mi... zmienić temat, bo, za każdym bo razem zaczniemy tak, tutaj. Przesyłając płakać. z całego świata. I rzeczywiście są tam takie gabloty wokół tego pomnika z tymi takimi małymi żurawiami albo całymi takimi kompozycjami tych, tych, no tych maleńkich żurawi w formie takich łańcuchów i itd. Tak to też, jest jakiś, sprawa, tak. to też jest jakiś symbol, te żurawie. Tak, m, to w Japonii jest symbol to... szczęścia i nieśmiertelności. No więc coś właśnie, ale, tak. ale jednocześnie symbol takiej walki o życie, tak. który tak. ona rozpoczęła. Tak. Y, teraz tak, jak się jeździ w różne miejsca na świecie, to trzeba jeść. <laughs> tak. y, wiemy, że... Y, y, Zanim wy, ludzie wyjeżdżają w Polsce, w, w, z Polski na urlopy, to pytają się tych, którzy już tam byli, co jeść, czego nie jeść i potem się okazuje, że piją wodę i jedzą tylko makaron, tak bo, żeby się nie rozchorować. Ale tutaj chcę zapytać o egzotykę potraw, <noise> o niespodzianki. Okay. I tutaj Proszę opowiedzieć o cudownym kraju, moim zdaniem, bo nie, nie tylko odrobiłam lekcje, ale od lat śledzę, bo to jest jeden z krajów, gdzie chciałabym pojechać, mówię o Mongoli, Mongolii, tak. gdzie chcieli uhonorować podróżnika Dariusza Stępnia <laughs> po prostu przy przysmakiem. I to miało mm -hmm. być wyróżnienie. Co tak. to była za tak. potrawa? Tak, to rzeczywiście miało to miejsce w Mongolii. Mój mongolski przewodnik postanowił zaprezentować ulubiony przysmak Mongołów, zupa. Dopóki nie, nie pomieszałem sobie w tej zupie łyżką, to było wszystko ok. A jak sobie pomieszałem, to oczywiście okazało się, że w tej zupie pływają oczy. I nie I... są to zdraziki wołowe. Nie, nie, nie. Oczy, oczy kozy, były przysmak. Jeszcze dostałem taką instrukcję, jak należy, że tak powiem, zjeść te oczy, trzeba je, nie wiem, opowiadać to, czy to. <śled> <śled> To, bo to ze szczegółami mogę opowiedzieć, ale to. Tak jest. No panie to... dyrektorze, tak. to, to nie jest. Już mówię, panie dyrektorze, w tak. tej chwili, ponieważ realizator tego odcinka pokazuje, że musimy kończyć i muszę, moi drodzy, zapowiedzieć <grym> drugą część, bo się nie da w ciągu 20 minut wszystkiego powiedzieć, mamy no jeszcze tak. tyle do opowiedzenia. To będzie pierwsza część rozmów. Wyprawy Darka Stępnia. Chcielibyśmy do tematu, ale może jeszcze dokończyć o tych, o tych oczach. Bo Dobrze. I potem zaprosimy, tak. i zaprosimy na wystawę, która będzie otwarta w piątek w FUE Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Autorstwa Darka. Taka wystawa mieszana, ale tak, to już to proszę zdjęcia. opowiedz o tym. Tak, będą to zdjęcia z różnych regionów świata. To jest wystawa, która była prezentowana w naszym partnerskim mieście w czeskich Switawach. A teraz zapraszam Państwa na tą wystawę w naszym FUAJE. No bo to jeszcze jest takie takie czasy jeszcze pandemiczne, więc nie będziemy robić jakiegoś takiego wewnisarzu. Ale powiem Państwu, tak, ja tam się będę kręcił czasami po tym korytarzu, więc jeżeli ktoś będzie chciał coś zaprezentować. Zawsze to, można poprosić. To dokładnie tak. Będzie otwarta. Dokładnie tak. Od, tak. jak jest otwarta tak Strelicka Ośrodek Kultury. Który... Który... Dokończysz tę opowieść? O tym tak, stopie? tak, to będzie mocny akcent. Kończąc no pierwszą dobrze. część, dokładnie. Tej Więc jak się je zupę y, przysmak w Mongolii, zupa z oczami kozy? Z zamkniętymi oczami chyba. To, 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 jeżeli ktoś chce, to oczywiście może spróbować, będąc w Mongolii. Trzeba te oczy, te gałki oczne nadgryźć, i tam się wylewa taka maść, i to wtedy z dodatkiem tej zupy powoduje ponos niesamowity przysmak. Ja mówię ponoć, dlatego że ja tej zupy nie zjadłem. Dlatego, że no nie dałem rady. Mój przewodnik się nie obraził, zjadł dwie porcje, zrozumiał to. Natomiast z takich kulinariów to mogę się pochwalić, że w Maroku miałem okazję zjeść ślimaki w zalewie kminkowej. Nie do końca tego zjadłem, ku, ku takiemu zdziwieniu. Ale nie było sensacji żołądkowych. Nie. A taka a propos sensacji żołądkowych, zawsze dobry probiotyk, zawsze woda butelkowana, sprawdzamy na ucho, czy. Zakrętka strzela, czyli to jest wtedy fabryczne pakowanie, tak. bo zdarza się tak, że czasami się dolewa takiej zwykłej wody. No i to jest taka rada dla wszystkich, którzy gdzieś się będą wybierać w egzotyczne kraje. Jed jedyna kuchnia, która Ci nie szkodziła, to była kuchnia koszerna, o której możemy opowiadać i opowiadać bez końca, prawda? Tak, w Izraelu, tak tym nieba. Ale zapraszamy. Na drugą część rozmów z darkiem na temat jego podróży. To jeszcze jeszcze moment, jeszcze moment. Mam niespodziankę dla szanownej pani prowadzącej. I czy to jest w słoiku zupa? <noise> Nie w jest to zupa. Ale jest to naszyjnik, który e, przy, przyjechał, no powiedzmy, że to jest taki talizmanik, jest to e, naszyjnik przywieziony z e, Lanki, z tej mojej pierwszej podróży. Nie jest to kość słoniowa, bo oczywiście nie wolno e, kością słoniową Ja bym pantować, nie przyjęła. A ja bym też nie przywiózł. E, jest to robione z kości bawoła, który w, e, na Siwilance nazywa się Arni, tak na te bawoły się mówi. Słonik na szczęście, bardzo proszę i dziękuję. Nie będę piękny... zakładać, bo realizator zrobi nam krzywdę. Zapraszamy. Pozdrawiam. Na drugą część w przyszłym tygodniu. No zapraszamy, pozdrawiamy serdecznie.